Szczęść Boże, tutaj kapelusznik. Pozdrawiam wspierających. A Rozie, zaczynamy od dalszej imprezy na statku Olbrzymów. Kontynuujemy to, co skończyliśmy w poprzednim rozdziale. No i nasi przyjaciele Olbrzymy tłumaczą, co się z nimi działo w przeszłości. No i nie mogli się oni doczekać spotkania z ich byłymi kapitanami, więc oni sami wyruszyli na Little Garden. No i kiedy tam zajechali, to Dogi i Brogi klepali się na ręce, czy tam na pięści, bo bronie im się zniszczyły. Najprawdopodobniej w wyniku tego ataku na rybę, który pozwolił Słomianym uciec z Little Garden. No ale kapitanowie wyruszyli z nimi z powrotem na Elbaf. Głównie po to, by zaopatrzyć się w nową broń, by walczyć ze sobą dalej. Okej, niech im będzie. W międzyczasie pada informacja, że Słomianie piją alkohol pod nazwą Zielona Wróżka, który może spowodować halucynacje. I polecam to zapamiętać, bo może mieć to znaczenie na koniec rozdziału. No ale impreza trwa dalej, a przede wszystkim Bonnie się cieszy, że w końcu jest razem z tatą. My przechodzimy do Bartolomeo, który ponad miesiąc temu od obecnych wydarzeń spalił flagę załogi Shanksa na jego terytorium na wyspie Gartel. Niestety dla niego został szybko na tym przyłapany i pokonany przez załogę Rudego. Imperator tłumaczy mu, że jest odpowiedzialny za ludzi na wszystkich jego terytoriach, więc nie wolno palić jego flagi, bo to jest oznaka słabości dla jego wrogów i tak dalej. Za co Barto przeprasza i chce, by wybaczyli mu jego wyczyn. Następnie załoga Shanksa daje mu truciznę, którą musi dać Luffiemu w ciągu miesiąca, które oczywiście go ma zabić. Tłumacząc mu, że wybaczą mu to, co zrobił, jeśli jego szef weźmie na siebie całą odpowiedzialność za jego działalność. Ale fajny rym. Ale Barto wypija całą truciznę, mówiąc, że Gumiak nie miał nic wspólnego z tym incydentem. I to była jego własna inicjatywa. I ma on nadzieję, że Luffy zostanie królem piratów. Okazuje się, że Barto przeżywa, nie było w butelce żadnej trucizny, on i jego załoga szybko uciekli na swój statek, sam Barto jest zdziwiony naiwnością imperatora i to, że puścili ich wolno, a my przechodzimy na statek Rudego, gdzie Shanks się cieszy z oddania Barta dla Luffy'ego. Ale biznes jest biznes, business as usual, jak to mawiają Niemcy w handlu z Rosją, i Jasop wysadza statek Bartolomeo. I komentator serii mówi, że tego dnia statek Barta zatonął, nie wiadomo, czy w ogóle ktoś przeżył. Przechodzimy na Wyspę Piratów, gdzie Czarnobrody jest wściekły na Pizarro za to, że Kobe uciekł razem z Morią, a także za zniszczenia na wyspie. Czarny też podkreśla bardzo ciekawą rzecz, bo neglify już nie są tajemnicą dla świata i teraz każdy się o nie pozabija. Do tego wrócimy, a my przechodzimy do już oficjalnego spotkania, czy tam posiedzenia piratów Czarnobrodego. Czarny chwali Kuzana za pochwycenie Garpa, który okazuje się, że żyje. Kto by się spodziewał? Na pewno nie ja. Czarny też podkreśla, że zna mało osób, które dałyby mu radę, oraz chwali się posiadaniem Pudding jako reprezentantki plemienia trójocznych, czy trójokich. Następnie dzwoni do Laffetiego, który znajduje się w głównej kwaterze marynarki wojennej, gdzieś pod Redline, gdzie jest ta cała winda prowadząca na samo Redline. I Czarny go pyta, co robią rewolucjoniści, i tłumaczy Laffeti, że sabotowanie przez Revo dostaw żywności i surowców na świętą ziemię idzie im nadzwyczaj skutecznie. I w tym tempie naprawdę niebiańskie smoki mogą zacząć głodować. I niezwykle cieszy to Czarnego, mówiąc, że wystarczy teraz siedzieć i patrzeć. Czyżby planował deal z rządem na podstawie tego? Dostarczy im jedzenie? W zamian za te swoje królestwo, które chciał? No, ciekawe. Następnie Devon, Van Ag i Karibu przybywają na wyspę, a my przeskakujemy 2 dni do przodu po incydencie na Egghead. Okazuje się, że statek Słomianych razem z Zoro, Luffy, Nami, Usopem, Chopperem i Sanjim zaginął. Reszta się głowi, gdzie oni są, a nawet Olbrzymy mówią, że bez nich nie mają co się pokazywać na Elbaf. Po czym przechodzimy do sceny, gdzie tajemniczy głos każe się Nami obudzić. Ona sama mówi, że za dużo wypiła i znajduje się w jakimś dziwnym zamku. Wygląda, jakby był zbudowany z klocków Lego. Ocena rozdziału mocne 8 na 10.
I zacznijmy od tych grzybków halucynków. Najmniej najpewniej ma halucynacje, tak podejrzewam. Nie bez powodu, by Oda o nich wspominał. Dlaczego wygląda ubrana, jakby była na Elbafie? Tego już nie wiem, ale mam teorię, że porwał ich Morgans, bo warto zauważyć, że zniknęła część załogi, z którą Vivi miała styczność. Druga kwestia to Moria. Wiemy, że jednak uciekł. Gratulacje dla niego. Dostaniesz orderu śmiechu i pewnie trafi do Krozgulit. Ktoś zapyta czemu? Ja powiem, że nie wiem. Tak mi po prostu pasuje jako postać. I tak nie ma on co robić. Nie znamy jego celów tak naprawdę. Kolejna kwestia to słowa Czarnobrodego, że teraz każdy się pozabija. Oda chciał chyba przekazać, że zaczął się zapowiadany przez niego wielki Battle Royale. Innymi słowy, zaczynamy wielką wojnę zapowiadaną przez Oda już w 1999 roku. Bo cóż innego by to było? Także zapnijmy pasy, ludzie. A co do Barda, to pewnie żyje. Jest to bardziej niż oczywiste. Ale ciekawe jest podejście Shanksa tutaj. Z jednej strony darował mu życie i trucizna była fejkowa, ale wysadził mu statek. Pokazuje to, że dla Shanksa bardzo ważne są jednak zasady i wizerunek. Biznes jest biznes w końcu. Ciekawi mnie, jak to się odnajdzie w przyszłości z bardzo wyluzowanym podejściem Luffy'ego do życia. Ciekawe, czy to będzie kontrastować. No, przyznaję, że teraz mnie Oda bardzo zafascynował. Mam nadzieję, że jakiś taki tego typu wątek wystąpi, bo tutaj jest potencjał na pokazanie jakiegoś kontrastu postaci między Luffy'em i Shanksem. Ostatnia kwestia jest taka, że Czarnobrody ma pudding i garpa. Może ją zmusić do wyjęcia mu wspomnień o God Valley. Cholera wie, ile głowa garpa kryje tajemnic o tym świecie, a Czarnobrody ma teraz do nich wszystkich dostęp na wyciągnięcie ręki. Także dzieje się grubo, dzieje się coraz więcej. Jest coraz większy chaos, każdy zaczyna grać swoją grę, a w tym wszystkim wspomniani płynący na pałę, nie, to jest coś pięknego, co się teraz dzieje. I już mi się podoba to, co się dzieje po Egghead, naprawdę, to jest coś pięknego. Także to tyle ode mnie, ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co myślicie, na razie.